na napitok. Tak powiedział Nikita Sergiewicz Chruszczow. Najpierw zdjął but i napierdalał ONZ, po czym wziął wódkę, wypił wody, wyjął ukraińską chustkę, otarł. a Powiedział, na napitok. No i ten głupi Zachód go pokochał oczywiście. Och, jaki to mąż stanu. Jestem eklektycznym reżyserem. Uwielbiam wszystkie gatunki. Prawie wszystkie gatunki realizowałem. Oczywiście nie te najdroższe, bo na to nie było pieniędzy w PRL-u, kiedy startowałem, czyli nie było mowy o science fiction, no bo dekoracje, nie było animacji komputerowej. Ale tak to starałem się i dramat, i komedie, i psychologiczne, i kinoakcji. No Westernu nie robiłem, a żałuję. Tak jak nie mam swojego ulubionego reżysera, tak mam swoje ulubione filmy. I one są wypadkową właśnie tego eklektyzmu. Ja się nawet zastanawiałem, skąd to się wszystko wzięło, i myślę, że ja jestem po prostu typowym produktem prl -u. Wtedy nic się nie działo, była e, kulturalna pustynia, ponieważ co pewien czas coś się działo w świecie kultury. To ja na wszystkim tym byłem. W ten sposób, być może nieświadomie, przygotowywałem się do zawodu reżysera, który te wszystkie muzy musi gdzieś tam w sobie mieć, przynajmniej liźnięte, może nawet naskórkowo. Więc tak samo jest z tymi gatunkami, że. Kiedyś się chodziło do kina na wszystko, bo była pula filmów demoludów, była pula ze Związku Radzieckiego i niewiele było tych filmów naprawdę dobrych z zachodu. Hity oglądałem w kinie Wars, ja jestem sowa z Mokotowa, to jest daleko, trzeba było godzinę jechać autobusem. I tam jeździłem na te najlepsze i tam widziałem te filmy, które na mnie wtedy w latach 60., kiedy dojrzewałem, Zrobiły największe wrażenie, a to był najbardziej złoty okres w historii kina. A więc tam widziałem przygodę i zaćmienie Antonioni'ego, tam widziałem osiem, i pół i słodkie życie. Tam widziałem angielskich gniewnych, samotność długodystansowca, e, sportowe życie, prawda. E, chyba wtedy największym Bogiem dla mnie był Michelangelo Antonioni. To były filmy. E, śmieli się z niego. Ja sam zresztą często cytuję taki zabawny Forszpan mianowicie Lido, no on odbiera z Moniką Witti za Desertorozo, czyli za Czerwoną Pustynię, e, m, nagrodę, a z Ofu głos komentatora. Frustracjone, alienacjone, in colori Bo jeszcze nie tak często były filmy na taśmie barwnej. E, prawda? Mamy tu zderzenie tych dwóch światów. Tego komercyjnego, który chce za wszelką cenę film traktować jako produkt i sprzedać go, i wielkiego artysty, który nie zbacza na to, ale i tak jest traktowany jako produkt i jako towar. Nie wiem dlaczego, ale to, co niektórzy wykpiwali, czyli frustracja, alienacja, prawda, to na mnie działało. Ja się nie wiem, czułem obco w tamtym społeczeństwie i wydawało mi się, że on nie robi tylko o sytych społeczeństwach kapitalistycznych, tylko o tym, że tak trudno nam się porozumieć e, i to wydawało mi się w tamtym okresie najważniejszym komunikatem, że trzeba się dogadywać, trzeba próbować nawiązywać kontakty, bo może nie będziemy tak bardzo samotni. Najbardziej moim ulubionym polskim filmem jest Zezowate szczęście. E, w ogóle twórczość Andrzeja Munka bo Eroika to jest po prostu niebywały film to jest największa strata, że on tak wcześnie odszedł. E, byłby wielką równowagą dla tego romantycznego kina reprezentowanego chociażby przez Wajdę, a tak został tylko jedna noga z tego e, kształtu. E, łączył w sobie właśnie te sprzeczne żywioły, które ja też mam, no, oczywiście nie chyba w takim stopniu i natężeniu, jak u mojego mistrza i mentora, mówię o Munku. E, e, to jest Nieprawdopodobnie śmieszne to wszystko, co on pokazuje. Najlepiej to może nawet widać na przykładzie Heroiki, bo Skercza Polaka to jest właśnie szampańska komedia, a nowela obozowa. Jest no, bardzo ciężkim, mrocznym, klaustrofobicznym dramatem, prawda? Aż dziwne, że to wyszło spod ręki jednego reżysera, ale właśnie taki on był. Miał po prostu coś, co ja bym powiedział, mnie w szkole filmowej. Profesor Wol powiedział tak, co powinien mieć reżyser. I teraz bardzo proszę kamerujących, żeby e, pokazali moją sylwetkę. Powiedział tak, reżyser powinien mieć to, to i to. I w tej kolejności. Czyli jaja, wrażliwość. No i nie byłoby źle, by tam pod sufitem coś, prawda, było w tych szarych komórkach. Im bardziej długo żyje, tym bardziej wydaje mi się, że to jest najlepsza. Tysięcznych, e, e, rozmaitych e, e, recept, e, czym czy jak powinien wyglądać reżyser. Na pewno Piszczyk z Złotego Szczęścia, Munka, to jest wielka kreacja. Jeszcze warto dopowiedzieć, że ten film dlatego tak miłuje, ponieważ e, Munk podsumował język kina. Ten film był w 60 roku, pół wieku temu realizowany, przeszło, i on. Opowiedział tam i jakby posiłkując się burleską Maca Seneta czy Czeli Czeplina, jest kpina z przedwojennych filmów, jest parodia neorealizmu, realizmu socjalistycznego, czyli nie dość, że jest to historia polskiego kraju, nasza, Polska, to jednocześnie jakby on spróbował cały język filmowy, który do tej pory się wykształcił, zamieścić w tym mając fantastycznego Cicerone, którym był Bogumił Kobiela, czyli on z Polskich. Jeśli idzie o zagraniczne filmy, jestem zafascynowany aktorami amerykańskimi, tymi tej drugiej fali po Easy Rider, prawda? Kiedyś oni mogli przecież, kiedyś tylko Cary Grant mógł grać, Gregory Peck, prawda? Jacyś amanci okropni z połkniętym kijem. Natomiast taki kurduper jak Al Pacino, czy Dustin Hoffman, czy Genek Hackman, to mogli tylko grać jakieś wyraziste epizody. A nagle okazało się, że są wielcy, wspaniali aktorzy, predysponowani do głęboko psychologicznych ról. Więc filmy z ich udziałem. Jack Nicholson, no to, co on wyprawiał w locie nad Kukułczym Gniazdem, ale i dalej przez Shining, też fantastyczna rola. Także aktorzy amerykańscy generalnie. Monika Vitti to była pierwsza aktorka, którą pokochałem, ponieważ ona właśnie grała i w przygodzie u Antonioniego i w Zaćmieniu i w Czerwonej Pustyni. Przeżywałem bardzo, że oni się rozeszli. Zresztą potem nie miała żadnych specjalnie większych sukcesów. Jej kozi śmiech jakby y, 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 niczego ładnego w tym nie było ale to było coś bardzo ludzkiego właśnie e, duży nos prawda była wysoka y, nie spełniała y, tych standardowych norm gwiazdy ale właśnie dlatego mi się podobała że była indywiduum że ona była wspaniałą przekazicielką e, tego wszystkiego co Antonio nie chciał umieścić na ekranie właśnie to co mnie w kinie bardzo często Interesuje to to, że ono nie powiela. Moi profesorowie mnie uczyli, że jeśli coś mi się naprawdę podoba, to ja powinienem sam sobie udowodnić, że to się nadaje na film, a nie na sztukę w teatrze, nie na przedstawienie teatru, telewizji czy na serial, a może lepiej artykuł w gazecie napisać. Mam poczucie, że coraz mniej twórcy sobie takich pytań zadają. Temat nośny, temat popularny ich niesie. I wychodzą takie bla bla bla, gadające głowy i tak dalej, i tak dalej. Kocham filmy, gdzie się nie mówi, gdzie obrazem opowiada się. Jeśli e, mogę powiedzieć o jeszcze jednym filmie, to jest Aż poleje się krew pola Tomasa Andersona, gdzie przez pierwszy kwadrans nie pada żadne słowo. I w ogóle podobają mi się jakby tego rodzaju sagie epickie, e, e, Ja lubię, kiedy jest przestrzeń, kiedy jest krajobraz. E, e, to jest kino po prostu a nie coś, co równie dobrze mogłoby być pokazane w telewizji bez straty dla wartości.